Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku witam się, znowu to powiem, nietypowo z mojego rodzinnego miasta Chorzowa i zabieram Was do Charity Shopu. Zaczynamy! Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego odcinka, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz jeśli ten film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze. W ogóle na sam początek zacznijmy sobie od tego, czym jest Charity Shop. Słuchajcie, ja też długo nie wiedziałam, co to takiego jest i z czym się to je, dopóki nie udaliśmy się z Łukaszem, dopóki z Łukaszem nie pojechaliśmy do Londynu. Charity Shop to miejsce, do którego możesz oddać swoje rzeczy, których już nie nosisz, których już nie lubisz, nie kochasz albo nie wykorzystasz. Ubrania, dodatki, książki, porcelanę, co tylko Ci przyjdzie do głowy. Możesz tam te rzeczy oddać. One zostaną wyselekcjonowane, wystawione na sprzedaż, a zarobione pieniążki przekazane na akcje charytatywne. No i jakiś czas temu okazało się, że w Chorzowie jest taki Charity Shop i dzisiaj zabieram Was razem ze sobą. Jeśli chodzi w ogóle o konkretnie ten Charity Shop, w którym się teraz znajdujemy na rynku w Chorzowie, to odkryłam go, nawet można powiedzieć, że nie ja go odkryłam, tylko moja koleżanka, która będąc tutaj zupełnym przypadkiem razem z mamą zajrzała do środka i zaczęła w ogóle ze mną gadać tutaj z dziewczyną i powiedziała, że mam właśnie YouTube'a, że mam swoją stronę i że w ogóle jestem taka mega na takie akcje, żeby coś kręcić i w ogóle. No i ja się też na to mega najarałam, postanowiłam napisać, przyszłam tutaj, poznałam Dominikę, która tutaj opiekuje się tym miejscem. No i okazało się, że mamy dużo wspólnego i razem mamy naprawdę mnóstwo fantastycznych pomysłów, które już gdzieś tam też zrealizowaliśmy wspólnie. Już robiłam sobie na przykład sesję zdjęciową na Pustyni Błędowskiej. Zostawię Wam oczywiście linka na dole na moim blogu w pięknej niebieskiej sukience, którą miałam właśnie stąd. A tak a propos, oddałam tutaj także mnóstwo swoich rzeczy, chociażby to jest kurtka, którą widzieliście na moim odcinku Do It Yourself z kurtkami. Wciąż jest tutaj do zdobycia, także nieraz przyniosłam tutaj już swoje ubranie, które dostaną drugie życie. Robiłam sesję zdjęciową, razem też organizowaliśmy event na rynku w Chorzowie. Dzieje się. No i tak zastanawiałam się, jaki stworzyć odcinek, żeby pokazać Wam to miejsce, żeby Wam trochę opowiedzieć o całej tej ideologii Charity Shopów i pomyślałam, że fajnie będzie wpaść tutaj i przygotować stylizację. Zobaczymy, ile uda mi się stworzyć. Chciałabym stworzyć 3 stylizacje. Mam już jedną fajną rzecz, mam nadzieję, że się w nią zmieszczę. Zaraz będziemy dobierać dodatki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To mam akurat świetny przykład spodni i są one z jedwabiem, ale słuchajcie, ja mam zawsze problem ze spodniami. Już nieraz Wam o tym mówiłam na moim kanale. Niestety u mnie jest bardzo ciężko dobrać jakiekolwiek spodnie. Tak każdej jesieni obiecuję sobie, że kupię jakieś spodnie, że naprawdę będę kombinować z kolorami, z wzorami, ale jednak ostatecznie sprawdza się u mnie albo czerń, albo po prostu ciemny kolor na dole i odjechana góra na górze, tak chciałam powiedzieć. I odjechana góra, także... Osoby z Chorzowa i okolic, te spodnie na Was czekają. Wpadnijcie koniecznie z dodatkiem jedwabiu, coś wyjątkowego i niesamowitego. Ok, pierwsza stylizacja gotowa, ale jeszcze oczywiście czegoś mi brakuje. Jest pasek, jest fajna narzutka, jest obcisła sukienka, to dość dziwne jak na mnie, ale jak mam coś na górę narzucone, to czuję się komfortowo, to jest taki fajny trik dla Was. Na pewno potrzebuję kolczyków. Z racji tego, że dekolt jest wysoko zabudowany, nie chcę już naszyjnika, chociaż tutaj... Piękne, to w ogóle też moje. Zachęcam do zakupu, jeśli chcecie mieć coś z mojej garderoby. To jest piękne, to mi niestety tu nie będzie pasować, także szukam kolczyków, bo jak widzicie, oprócz ubrań są tutaj także super dodatki, są kolczyki, są okulary. Tu już zapolowałam na jedne. Ale myślę, że my się skupimy dzisiaj na bardziej jesiennej stylizacji, także okulary jak na razie odkładam. Widzę, że jest dużo bransoletek. O, i widzę kolczyki, które jak najbardziej dopasują się do mojej stylizacji.
Kółka klasycznie, ja osobiście uwielbiam, widać, że ktoś przyniósł nowe kolczyki. Myślę, że do tego outfitu będą pasować jak znalazł. Gdyby była okazja do tego zestawu, dorzuciłabym jeszcze kapelusz. Niestety na razie nie ma tutaj jesiennych kapeluszy, więc w ogóle jak macie jakieś kapelusze, których nie nosicie, albo ubranie jesienne, to koniecznie przynieście tutaj do Charity Shopu w Chorzowie. Dobra, kolczyki mam. Czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi jeszcze torebki i gdzieś mój wzrok zawisnął, tak jak wisi ta torebka, na tej pięknej torebce. Ja już mam na sobie wzór, ale myślę, że możemy zaszaleć i dorzucić do tego tą piękną torebkę z haftem i z koralikami. No i tak się prezentuje moja pierwsza propozycja stylizacji. Dopasowana sukienka w kratę. Krata jest zawsze modna, to nigdy nie wychodzi z mody. Zaznaczam oczywiście linię talii paskiem, do tego narzutka, piękna torebka i kozaki sięgające za kolano. Aj, no i kolczyki ko, bo o tym zapomniałam. No i to jest mój pierwszy zestaw, idziemy mierzyć drugi. No i druga stylizacja także już jest gotowa. Może nie do końca taka jesienna, raczej na teraz taką pogodę, bo mamy trochę upał, trochę jesieni. No i co? Oczywiście brakuje mi dodatków, tym razem to samo, kolczyki. I od razu co mi się rzuca w oczy, to klipsy. Skoro mam na sobie vintage sukienkę, no to oczywiście nie może być inaczej i muszę tutaj dorzucić klipsy. Ja w ogóle w swoim życiu miałam taką fazę, jak byłam nastolatką, że dostałam bardzo dużo klipsów od mojej babci. Bardzo lubiłam je nosić. Miałam też taką koleżankę, Dagmarę. Daga, pozdrawiam, jak oglądasz, na pewno oglądasz. Dagmara też kochała klipsy i my po prostu zamawiałyśmy tego na potęgę. Dobra, klipsy do mojej stylizacji dobrane. Fajnie to srebro pasuje do srebra na moim pasku. Postanowiłam zostawić także moje okulary, bo pomyślałam, że one też są takie vintage, retro i będą fajnie pasować. No i tak, zobaczmy, jak to wygląda w całości. Aha, na dół dorzuciłam jeszcze botki, bo pomyślałam, że fajnie będzie to trochę przełamać, bo mamy dość zwiewną sukienkę, ale mamy do tego ciężkie botki. No i czego mi brakuje? Brakuje mi jeszcze torebki, także się rozglądam za jakąś... O! I myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Mamy odcienie fioletu, które będą fajnie maczować z tą sukienką. No i moja druga stylizacja gotowa. No i mission complete, mamy to trzecia jesienna stylizacja, też trochę taka przełamana, ponieważ zamiast rajstop i botków postanowiłam zostawić gołe nogi i jeszcze dość takie wiosenno-letnie buty. Natomiast jeśli chodzi o górę, znowu mamy vintage i tutaj bardziej inspiracja latami 80., ponieważ mamy poduchy na ramionach, oczywiście zaznaczona linia talii. A jak mamy lata 80., to nie może się obyć bez bransoletek. I tutaj z racji tego, że na pasku są srebrne elementy, postanowiłam dodać także srebrne bransoletki do mojej stylizacji. No i standardowo brakuje mi oczywiście torebki. Tutaj nie będę szaleć, tylko postawię na coś czarnego, klasycznego i na tą ciekawą, fajną, półprzeźroczystą torebkę. Ona trochę w stylu lat 90., ale ja lubię łączyć coś współczesnego z czymś starym, albo właśnie różne lata, lata 80. z 90. Zawsze fajnie jest się pobawić modą. I tak się prezentuje moja trzecia i ostatnia stylizacja. W pierwszym odcinku przede wszystkim chciałam Wam pokazać, że fajnie jest wchodzić do takich miejsc jak właśnie Charity Shop, a szczególnie do Charity Shopu pod Dobrym Aniołem w Chorzowie. A dlaczego to miejsce jest takie bardzo wyjątkowe? Ponieważ jeśli przynosicie tutaj swoje rzeczy, to cała ekipa z Charity Shopu wystawia te rzeczy na sprzedaż, a potem zarobione pieniążki przeznacza na różne organizacje dla niepełnosprawnych, pomaga bezdomnym, a także poszkodowanym zwierzakom. Często dzieją się jakieś różne akcje. Ostatnio miałam nawet przyjemność i zaszczyt uczestniczyć razem z Charity Shopem w takim wydarzeniu Ruszmy na rynek, tutaj na rynku w Chorzowie, w moim rodzinnym mieście. I dzięki temu też zbieraliśmy pieniądze dla najbardziej potrzebujących. I w ogóle pewnie Was zastanawia, a co się dzieje z takimi rzeczami, które nie trafiają na sprzedaż? Słuchajcie, właśnie tym wyróżnia się ten właśnie tutaj Charity Shop w Chorzowie, że on te rzeczy przekazuje tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Tutaj się nic nie marnuje, nic nie traci. Żyjemy w takich czasach, że moda na eko jest bardzo modna. Moda na eko jest modna.
ważne. Kupujcie z drugiej ręki, dajcie drugie życie ubraniom nienoszonym. Ja też już oczywiście zrobiłam dzisiaj swoje zakupy i wkrótce pokażę Wam stylizację na konstelencja.com. Jeśli dzisiejszy odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, kciuk do góry i widzimy się w następnym odcinku.